tam pewnego trenera, czy powiedzmy czego, wiem, że fundacja pewnie rejsa to tak. Dzieciaki tak płacą za uczestnictwo z tego rejestru, płacą za dzieci, które uczestniczą. Oni korzystają z naszych obiektów, powiedzmy, bezpłatnie, z tego rozumiem, tak jak to słyszałem, czy nie. Bo tak mi się z tego wydaje, że tak, z naszych obiektów. To znaczy na te 1000 zł do jakiegoś podejścia. 1000 zł był przeznaczony, tak jak nazwa programu, czyli na szkolenie dla zawodników. I był to, i to sprawozdanie to jest za rok 2015, natomiast w tym roku głównie z racji tego, że jest pobierana właśnie za treningi odpłatność od rodziców, to stowarzyszenie to, czy ta fundacja nie uzyskała od miasta dotacji, natomiast uzyskuje pomoc czy wsparcie w zakresie treningów bezpłatnych na Orliku, bo po prostu za ten obiekt nie możemy pobierać jakiegokolwiek tam wczesnego.